Identyfikator podmiotu SCP-517 Klasa podmiotu Bezpieczne Specjalne czynności przechowawcze SCP-517 ma być zabezpieczony w szafce bezpieczeństwa 51164 w ośrodku 66, odwrócony tyłem do drzwi. Grube prześladło ma być narzucone na obiekt przez cały czas. Prowadzenie testów jest obecnie zabronione ze względu na naturę manifestacji niezmiennie powodujących przełamanie zabezpieczeń na niskim poziomie. Jeżeli SCP-517-01 zostało aktywowane, personel instruowany jest, aby zgłosić swojemu przełożonemu wykonanie protokołu 517-001. Ze względu na incydent 517-1997M, SCP-517 powinien być przechowywany w deklarowanej celi przez cały czas. Nieprzeźroczyste, czarne prześcieradło ma znajdować się na obiekcie przez cały czas. Z dniem 25 sierpnia 1997 roku zmieniono na 2002 roku żadne testy nie mogą być przeprowadzane bez zgody dyrektora ośrodka. Opis SCP-517 z maszyną wróżącą Przedmiot mierzy około 2 metry wysokości i zawiera mechaniczną lalkę oraz elektryczną świecę w drewniano-szklanej kabinie. Badania wykazały, że wewnętrzny układ jest zgodny z podobnymi maszynami. Na górnych panelach widnieje namalowany napis przepowiednie babci w wbudowanej tabliczce. Lalka stylizowana jest na kształt starszej pani z białą bluzką i niebieską chustą. Przewód zasilający został odcięty około 15 cm od jego podstawy, zajęcie być się dokładnie oddzielone od oryginalnego źródła zasilania. Po umieszczeniu monety w gniazdku nie zachodzi żadna reakcja. Artefakt będzie zasilał się automatycznie raz na godzinę, jeśli osoba, dalej zwana celem, wejdzie w pole widzenia. Lalka odwróci się twarzą do celu, wyda kartkę fortuny z podajnika z przodu i przestanie działać. Proces jest w pełni mechaniczny, a artefakt nie wykazuje oznak świadomości. Zobacz dodatek dla transkryptu kilku przypadków przepowiedni. Osoba, która aktywowała SCP-517, stanie się celem istoty lub istot, które zaatakują ją o 1.43 rano czasu lokalnego. Istota lub istoty dalej scp 51701 manifestują się jako różne liczby długich, wielostawowych od 10 do 3 tuzinów rąk początkowo pojawiających się z jednego miejsca. Ręce zdają się być całkowicie cielesne i mogą się rozciągać na bliżej nieokreśloną długość. Jednostka natychmiastowo rzuci się i spróbuje złapać i zabrać ze sobą cel lub cele. Jeśli polowanie będzie wystarczająco trudne, dodatkowe ramiona zaczną nieustannie generować w bliskim sąsiedztwie ofiary w celu ułatwienia schwytania. Wybrane obszary są zwyczaj niskimi, ciasnymi, ciemnymi obszarami, jak piwnice czy szafy, które nie będą zmieniały swojego położenia podczas danego ataku. We wszystkich przypadkach cele zostały pochwycone, szybko zaciągnięte do wybranego przez SCP-517-01 miejsca i brutalnie bite do wschodu słońca. Zaobserwowano, jak istota sięga systemu wentylacji budynku biurowego, przeciąga cel przez podwójny sufit, pod łóżkiem i przez kratkę ściekową. Wszelkie próby ingerencji w to wydarzenie spowodują, że napastnicy stają wciągnięci do ataku. Pozostałości po ofiarach ograniczają się do. I jak dotąd nie odnotowano żadnych ocalałych. Jeśli więcej niż jedna osoba aktywuje artefakt na jeden dzień, wszystkie staną się celami ataku następnej nocy. SCP-517-01 pojawi się w wielu miejscach podczas polowania na wiele celów. Jednakże, ze względu na ogólny chaos obserwowany podczas testów 517-34C. W którym zostało to odkryte, wszelkie środki mają zostać przedsięwzięte, by uniknąć wielu aktywacji. Zdalna obserwacja spodziewanych punktów początkowych SCP-51701 podczas testów wykazała, że ręce rozciągały się z punktów w rogu i innych znajdujących się poza zasięgiem kamer, w ostateczności wypychając kamerę. Fragmentowe, niezidentyfikowane ludzkie DNA pojawiło się na obszarach wykorzystywanych przez SCP-51701. Ostatecznie pochodzenie jest nadal nieznane. Dodatek: Przepowiednie. Przykłady kilku przepowiedni wydanych przez SCP-517. Ile razy ktoś musi ci mówić, żebyś był dobry? Twoja matka wychowała cię lepiej. Przepraszam, ale sprawiedliwość to sprawiedliwość. Starasz się być dobry. Powinieneś bardziej się starać. Niektórzy ludzie nie wiedzą, jak być uprzejmym. Dowiesz się już niedługo, prawda? Ludzie, którzy robią okropne rzeczy, zasługują na okropne rzeczy. Sam to na siebie ściągnąłeś, mój drogi. Już wkrótce się dowiesz. Wyglądasz, jakbyś popełnił kilka błędów. Niektóre rzeczy są niewybaczalne, nieprawdaż? Myślisz, że zapomnieli? Incydent 517 1997 M. Zaangażowany SCP SCP 517 Zaangażowany personel Dr. Augusta Meli, zmarła. Ochrona Ośrodka 23. Data: 25 sierpnia 1997 roku. Lokalizacja: Ośrodek Przechowawczy 23. Dnia 25 sierpnia 1997 roku około godziny 13:56, nieżyjąca obecnie dr Meli, została obrana za cel przez SCP 517 podczas nadzorowania transportu obiektu do nowej przechowalni. Ochrona i dyrektor ośrodka zostali zaalarmowani, a strategia obronna została opracowana. O 23.30 dr Melly została załadowana do fundacyjnego UH-60 Black Hawk, a pięciu członków ochrony zostało przydzielonych jako ochrona. Śmigłowiec został umiejscowiony na helipadzie 3-8 znajdującym się na dachu pustej, wtedy kafeterii pierwszej. Nieistotni pracownicy ochrony z sektorów pierwszego, trzeciego i czwartego zostali uzbrojeni w ostrza i pałki ogłuszające, a wybrani pracownicy otrzymali broń palną i materiały wybuchowe. Dyżurny został skierowany do strategicznych punktów wokół głównego i podrzędnego piętra kafeterii pierwszej. Polecono im zniszczyć wszelkie pojawiające się SCP 517.01. Ponieważ to była pierwsza próba wspólnego powstrzymania SCP 517.01, wszelkie środki zostały przedsięwzięte. Jako iż kafeteria pierwsza nie została zbudowana razem z żadną piwnicą, spodziewano się, że SCP 517.01 zamanifestuje się z jednego z otaczających budynków. Wszelkie obiekty SCP, które stwarzałyby zagrożenie po ponownym uwolnieniu przez SCP 517.01, zostały przeniesione do innej części ośrodka. Przechowalnia SCP 059 znajdowała się w bezpiecznej odległości od kafeterii pierwszej i została uznana wobec tego za bezpieczną. Log wydarzenia. Doktor Meli i strażnicy wsiadają do transportu lotniczego. Oświetlenie nocne zostało spotęgowane przez dodatkowe reflektory. Naziemne drużyny zostają przypisane do wnętrza kafeterii pierwszej. Naziemne drużyny zostają przypisane na zewnątrz kafeterii pierwszej. Sprawdzenie broni przeprowadzone. Dr. Meli odczuwa silne uczucie niepewności, staje się lekko pobudzona. Ze względu na wiedzę o właściwościach obiektu doznaje paranoi. Ostatnie wezwanie na toaletę. Ośrodek zostaje zamknięty. Wszelkie drzwi i okna, które można zamknąć, zostają zamknięte. Około 18 członków scp 51701 01 na wschód od kafeterii pierwszej, wygenerowane gdzieś w centrum przechowania 4B około 40 metrów dalej, natychmiastowo zniszczone przez skupiony ostrzał. Więcej scp 51701 01 zauważonych w tym samym miejscu. Dodatkowe ręce generują się, by zastąpić te zniszczone przez ostrzał bronią. Kilka zdaje się mieć za zadanie zebrać pozostawione po innych kawałki. Wobec druży nie zostaje wykazana żadna agresja. Kolejne przypadki SCP-51701 zobserwowane na północnym wschodzie kafeterii pierwszej generujące się z kilku pojazdów fundacji, zaparkowanych między Kafeterią pierwszą a centrum przechowawczym 4B. Drużyna ziemna wchodzi do walki używając broni palnej. Atak przeciw SCP-51701 trwa dalej. Liczba ramion znacznie wzrasta. Szacuje się, że między 80 a 100 powstaje w stałym tempie z różnych punktów na północnym wschodzie. Rozstrzelane lub zniszczone kończyny znikają z widoku. Pozostawione kawałki są zbierane przez istotę. Żadna wrogość nie zostaje okazana bezpośrednio zespołom Fundacji. Drużyny zgłaszają pewne trudności z utrzymaniem tempa. Wybuchowa broń autoryzowana przeciwko punktom źródłowym. Żadna wrogość nie była okazana bezpośrednio zespołom Fundacji. Doktor Meli i drużyna powietrzna wzlatują w powietrze. Ręce generują się ze ścian pierwszego piętra kafeterii pierwszej. Późniejsze badania ujawniły, że Raimona formowały nieregularne otwory w płytach kartonowo-gipsowych, które śladem przypominały te pozostawione przez użycie tempego narzędzia. Oddział naziemny na pierwszym piętrze wchodzi do walki, niszcząc ręce pomocą broni krótkodystansowej. Żadna wrogość nie była okazana bezpośrednio zespołą fundacji scp 51701 pojawia się w systemie wentylacyjnym kafeterii pierwszej. Odział na dachu wchodzi do walki. Naziemne przypadki SCP-517-01 wciąż rozciągają się w kierunku kafeterii pierwszej, nawet kiedy Dr. Melli wzniosła się w powietrze pojazdem ewakuacyjnym. Szacuje się pojawienie 200 instancji. SCP-517-01 pojawia się na dachu kafeterii pierwszej, generując się z kuchennych wlotów spalin. Siatka strukturalna doznaje obrażeń istota zaatakowana. Zaobserwowano, że SCP-51701 usuwa zamknięte drzwi przeciwpożarowe po północnej stronie kafeterii pierwszej. Wyżej wspomniane przypadki generują się systemu wentylacyjnego kafeterii pierwszej. Cztery kończyny SCP-51701 generują się z systemu spalinowego kafeterii pierwszej dosięgając śmigłowca. Drużyna na dachu, zaalarmowana, kończy powstrzymywanie. Doktor Meli popada w histerię, żądając od pilota odlecenia. Śmigłowiec przemiesza się na północny wschód. SCP 517.01 generują się na śmigłowcu, pozornie u podstawy ogona. Kończyny przypuszczają atak na drzwi. Tylnie okno po lewej stronie zostaje rozbite, załoga śmigłowca wchodzi do walki z pomocą broni białej. Dr. Meli przechwycona przez SCP-51701, przeciągnięta przez okno, podana na kolejnych rąk, przeniesiona w powietrzu w stronę kafeterii pierwszej. Kończyna SCP-51701 złapała za śmigło ogonowe śmigłowca, pilot zmuszony do awaryjnego lądowania, agent Trak ciężko ranny. Drużyny notowują wyraźny wzrost wrogości przez scp 01 Podmiot zaczyna zastępować ramiona w znacznie większym tempie. Liczba końców szacowanych wynosi stale 150. Doktor Meli ciągnięta przez system wentylacji kuchni pierwszej. Doktor Meli ponownie widziana w kuchni. Agent Matson usiłuje ociągnąć kończyny 517-01, natychmiastowo pochwycony i pociągnięty wraz z doktorem Meli do wyjścia pożarowego. Agent Germain, agent Teffler i agent Seile pochwyceni. Drużyny obronne otrzymałem rozkaz ustąpienia. Dr. Meli, agent Manson, Germain, Teffler i Seyle przyciągnięci do budynku magazynowego 4B przez drzwi wejściowe. Kończyny na zewnątrz cofają się i znikają. Agent Ted usiłuje uszkodzić budynek magazynowy 4B granatami bojowymi. Zostaje agresywnie wciągnięty do budynku przez wyjątkowo szybkie kończyny. Kontakt z dowództwem misja zakończona porażką. Świt. Zbiorowe pozostałości dr Meli, agentów Mansona, Germaina, Teflera, Seflea oraz Teda zostają odnalezione.